Witam Was w nowym tygodniu. Dzisiaj kilka myśli dotyczących Ewangelii. Słyszymy w Ewangelii bardzo mocne słowa. Można powiedzieć, że Jezus oczyszcza motywację ludzi, którzy Go odnajdują po cudzie rozmnożenia chleba i mówi do nich tak, jakby przeglądając ich sumienia, że szukacie mnie nie dlatego, że żądacie znaku, ale dlatego, że najedliście się do syta. Czyli dopowiadając, można powiedzieć, że ci ludzie chcą najeść się jeszcze albo po prostu skorzystać. Było fajnie, chcemy jeszcze więcej takich cudowności. A tu tak naprawdę nie o to chodzi, żeby szukać Jezusa dla cudu, tylko szukać po to, by pogłębić swoją wiarę w Jego bóstwo, w to, że jest Synem Bożym. Bo znaki w Biblii mają to do siebie, że mają nas naprowadzać do pogłębienia wiary w Boga, a nie mają być celem samym w sobie. I my również możemy traktować różne wydarzenia, także te religijne, jako takie fenomenalne doświadczenie, które spowoduje, że poczujemy się lepiej albo że zostaną zaspokojone nasze potrzeby. A możemy zobaczyć, że nawet kiedy Bóg zaspokoi nasze potrzeby i da nam tak jakby bonus, to my pogłębi się w tym nasza wiara w Jezusa, że On jest w mocy uczynić wszystko. Zresztą dla człowieka wierzącego, dla kogoś, kto ma naprawdę taką wiarę żywą i czystą, to samo spotkanie z Jezusem jest już bogactwem. To, że możesz usiąść przy Nim, że możesz z Nim rozmawiać, czy możesz przed Nim uklęknąć, jest wielką łaską i wcale nie potrzeba cudowności. Jeżeli prosisz Boga o te znaki i Bóg zechce Ci ich udzielić, to super, ale jeżeli Bóg będzie chciał po prostu, żebyś przy Nim był taki, jaki jesteś, bez i nie będzie chciał jakoś na razie czegoś zmieniać w Twoim życiu, to Ty to przyjmujesz w pokorze. I to jest chyba jeszcze bardziej piękne, aniżeli to, że uznasz, że Bóg Ci mi coś załatwił. Strzeżmy się takiego spojrzenia na znaki cuda, jakie mieli ci dzisiaj ludzie z Ewangelii, że płynęli, szukali Jezusa, znaleźli Go i po prostu dlatego, że widzieli znak rozmnożenia chleba. Nie wiem, może chcieli jeszcze więcej tego chleba, może brakowało im chleba. A bardziej dbajmy o taką postawę serce do serca. Moje serce przy Jezusie, serce Jezusa zawsze przy moim sercu. I tego się trzymajmy. I oto módl się dzisiaj szczególnie dla Ciebie. Błogosławionego, pięknego dnia.